I witamy wszystkich w balaniowym klimacie. Elo, elo, ele pole, jak tam? Arek Woźniak, witam wszystkich. Możemy zaczynać. Dam cię zabanić. Ciekawe, czy cię wezmą. Bo ja muszę budzić, czy ja nie zatrafię. Prostopadła do miłego, miły, woźny Janoszka. Ale asysta. Woźniak jaka asysta. Zawsze dla mnie i dla wszystkich z mojej rodziny było priorytetem grać za Głębiu. Przed każdym spotkaniem już od kilku sezonów przemawiam przed drużyną. No, czuję to przede wszystkim, że jestem wychowankiem i jestem tutaj całe swoje życie i jestem związany z tym klubem. Cała moja kariera, można powiedzieć, jest związana z Zagłębiem, więc no, staram się, jestem naturalny i robię to w sposób naturalny. Nie myślę przed meczem, tak naprawdę to idzie live, tak naprawdę, więc od serca to wszystko mówię. Pierwszy mecz, który przyjechali na lepiej. Każdym, co to Zagłębie liczy na przegrane. Jaką na przegrane? Jaka była wtedy walka? Jaka była ambicja? Ale jak wzięliśmy piłkę? Pokażmy to! Zagłębie! No to był pierwszy gol, wiadomo, w juniorach było, czy tam w drugiej drużynie Bodeksach, a się to nie jest to samo, co tu, bo to była jeszcze piękna bramka. I Ziwilek mi wtedy wyrzucił się po prostu. Czy jesteś na górze, czy na dole, czy jesteś świetny piłkarz, czy jesteś wyrobnik tak zwany, zawsze trzeba być tym samym człowiekiem i tyle. To jest taka moja domena życiowa.